Hej, z tej strony Indie Playerka i Project Zomboid, choć, albo jak to woli Project Zomboid, tak, może też być. Dzisiaj będę mieć dla was gościa, Amelię. Zmusiłam ją, żeby ze mną zagrała, siedzi naprzeciwko mnie. Cześć, przywitaj się. Tak. Przywituję się. Zaczniemy od samouczka, czy się nagrywa, nagrywa. Czy coś słychać? Mam wrażenie, że u mnie nie słychać. Ale ja mam chyba po prostu wyłączone słuchawki. Jest muzyka, u mnie jest. No, bo masz drugiego laptopa. Okej. To myślę, że może być to... Stoi, bo tutaj trzeba czytać. O, dobra, jest. Czy był piorun? Bo Amelia się dopatrzyła, że jak jest piorun, to wtedy się dzieją tu różne rzeczy, ale chyba przegapiliśmy ten piorun. Może się jeszcze pokaże. On chyba tylko raz się pokaże. Niestety. To ja opowiem wam o grze. Przekonałam Amelię do gry tym, że ta gra jest z grafiką jak The Sims 1, tylko jest o apokalipsie zombie. Tak. Amelia ma teraz fazę na The Walking Dead oglądanie, więc jest w temacie. Po raz czwarty. Będziemy musiały przetrwać. Amelia się boi zombie, ja nie. Jak głównie się wszystkiego boję, tak zombiaków nie. A ja jestem przekonana, że kiedyś to nadejdzie. Po prostu. Ja się mentalnie po prostu przygotowuję na te dni. Dlatego będziemy grać w zombie, które są jak Simsy. To jest survival ogólnie. Ale co więcej, o co chodzi, nie mamy pojęcia, więc zaczynam samouczek. Włączamy. Nadszedł koniec. Aha, to wczytywanie. Nie było nadziei na ratunek. U mnie już przeleciało. Oto historia twojej śmierci. Przyjemnie. Najpierw mnie kliknij, aby rozpocząć, to mi daj znać, bo... Gdy właśnie mam, to klikamy. Tam coś naśpiewają. Witamy w Project Zomboid. Niedługo umrzesz o krótką śmiercią. Nie śmiej się z moich zomboidów. I pamięć po tobie zaniknie. Wszystkie twoje trudy okażą się daremne. Upewnijmy się więc, że tanie skóry nie sprzedasz. Wcisnij spację, aby kontynuować. Brzmi zachęcająco. Dobrze. Kółkiem myszy. Co to za pani? No Simka, jak się patrzy. No. A teraz zbliż. Dobra. Informacje postaci. Stan zdrowia. Ogólny stan zdrowia ok. Menu. Umiejętności. Włosy na ramionach. Gdzieś takie coś przeczytałam. Informacji. Włosy na ramionach kręcone. Na ramionach. Mogę zmienić. Mogę zgolić włosy. Dobrze. Umiejętności. Co tu jeszcze? Podnosimy umiejętności, czytać możemy to jak w Simsach wszystko. Na temperaturę. Można się nauczyć o stolarstwie przed śmiercią. Gdzie to masz? Tak tu pisało w tych. Pewnie tego nie czytasz jak zawsze. Zamknij okno postaci. Tu jest X, proszę. No bo ty już tu przeleciałaś, ja cały czas w tym okienku latam. Aha. Teraz zajmiemy się rozglądaniem dookoła. Czekaj, teraz nagły zwrot akcji. Widzisz tylko przed siebie i na boki. Jezus Maria, Justyna. Śmierć od tyłu jest szybka i niespodziewana. Nieważne, czy z rąk martwiaków, czy współtowarzyszy. Aha, czyli tu, gdzie patrzę, tam widzę. Ale śmieszne. Tu się czarne robi. Dobra. Mamy się ruszać, póki żyjemy. To idę do kółeczka. A, tak mam chodzić. Dobra. Słyszałaś już zombie? Nie. Brzmi trochę jak zły kot.
O Boże. Idę okay. Powoli. Może jeszcze prawie sobie wymyśli kierowanie. Martwą mysz będę jadła. Butelka też mi się przyda. Ikony samopoczucia, burczy mi w brzuchu, czas wrzucić coś na ząb. Jezus, już. To jak jakiś jeleń. Jak, może się pomylili, może to był jeleń. Dobra, zjadłam, zdechłam mysz. Nie mogła sobie na ognisku. Teraz mam nudności, tutaj mam mdłości, nie przemęczaj się, burczy w brzuchu, to już mysz nie wystarczyła. Spację by kontynuować. Butelkę, zanim woda. Okej. Okay. Napełniamy butelkę, żeby woda się nie skończyła. Dobra, teraz resztę szafek mamy sprawdzać, a... Zjadłaś całą mysz, czy pół? Ja zjadłam całą. Co ją będę... Czemu tak zbliżyli kamerę? Fu. No i tutaj... Butelka było, że będzie co jakiś czas sama postać piła. Bierzemy patelnię. Wyposaż jako główny mamy zrobić, czyli pani teraz będzie biła patelnią. Do zaznaczonego okna. Mam wcisnąć E. Wyjdź przez okno i walnij je tak, że umrze ponownie. Ok, przytrzymaj E, żeby wyjść przez okno. Nie zauważyło cię. Przytrzymanie PPM przygotowuje broń do ataku. Kursor izometryczny pomogą w określeniu kierunku podejścia. Dobra. Lewym, gdy będę w zasięgu. Ale go. A masz, mamo. Mogliśmy też ją popchnąć, ściskając klawisz spacji. Ale teraz musimy walnąć ją w głowę. No tak, trzeba zawsze dobijać. Pamiętajcie o tym. Kursor izometryczny jest w tym bardzo pomocny. Dobra. I co mam zrobić? A, tym kółkiem mam w głowę wycelować, ale jak jego na ma kapelusz? Ok, zmiażdżyłam jej. Jejku, tu są wszystkie. Patelnia się zepsuła, głowa twojej matki była wyjątkowo twarda. Zabiłaś już matkę? Nie jeszcze. Nie. Amelia straciła głos, boi się. Odzyskajmy nóż myśliwski, który wcześniej wbiliśmy jej w plecy. Wyposaż jako główny. A nie chcemy matki tego? Biustonosza? Idę z nożem. W ogródku jest zombie. Wciąż ma jednak na tyle sprawny mózg, aby cię zauważyć. Jeśli się podkradniesz, podejdziesz ciszej i trudniej będzie cię zauważyć. Czyli co, mamy się skradać. Dobra. Mamy się podkradnąć. On sobie tu kogoś je. Bardzo powoli, spokojnie. Jeżeli macie dla nas jakieś rady, jak w to grać, przyjmiemy. Choć będzie zabawnie odkrywać to też samemu. Wciśnięty PPM, tak jest. I musimy go zajść od tyłu. Dźgnęłam. To ojciec był. Załóż na plecy. Dziękuję bardzo. Ten plecak od dawna miał być twój, teraz w końcu udało ci się go zdobyć. Sprawdźmy, co jest w środku. Znajdź migoczącą okna akwipunku. Kona. Tu, o, tu migocze. Strzelba. Użyj obu rącz. Wyposaż strasznie długo, to się wyposaża w tą strzelbę.
Omaga. Ktoś tam wybił okno. Dobra, biegnę. Shiftem. Nie, przez to ogrodzenie mieliśmy przejść, mimo to... A, tu miałam chyba tak zrobić. Dobra. To przeskakuję. O nie, rozbite szkło rozcięło ci linię ręce i krwawisz. Któż mógłby to przewidzieć? Oh my God. Takie rzeczy się dzieją. Ha, można wcisnąć. Lewa ręka, zadrapanie, krwawienie. Matko, a czemu masz oczy zakrwawione? A może ją opryskało? A, użyjmy bandaży z plecaka, dobra. Jak mam to zrobić? A, dobra, już widzę. Mam przycisnąć w postać. A jak mam wrócić? Do postaci. Halo? Jakbym chciała to wyłączyć? Kupiłam się w samouczku. Przepraszam. To było H. O, właśnie. Teraz prawym zabandażuj. Bandaż. No, wyszłam z samouczka. Wyszłaś z samouczka. No nic, najwyżej. Zatrzymamy, poczekamy później. Jak będzie ten. Dobrze, chodźmy zobaczyć, co jest w drugiej części. Rozsuń zasłony. O, jedzą kogoś. Dwa zombie. Trzy, jeśli życzyć twoją siostrę leżącą na ziemi. Lepiej przyodziać jakieś ubrania zapewniające ochronę. Coś mam. Kamizelka włóż myśliwska. Bluza wojskowa. Co tu jeszcze? Kurtkę skórzaną załóżmy. Ogrodniczki, nie. Bejsbolówkę. Bejsbolówkę sobie załóżmy. Odwróconą czapkę z daszkiem. Będę wyglądać cool. Myślę, że wyglądam cool. Dobra, skradam się i idę. Okej, przez wysokie ogrodzenie przechodzę. E. Co tam się, Amelia, dzieje? Czy ja jestem ogólnie daleko za tobą? Bo zanim ja ogarnę, co oni do mnie piszą, to ja zajmuję. Dobrze. Ale aktualnie patrzę, jak zombie je kogoś w ogródku zaszopą ojca. A, no, to my już tam byliśmy. Ten zombiak to też ojciec. To kogo ja zabiłam w ogródku? W ogródku? To nie był ojciec? Nie, przed domem zabiłaś matkę, a w później... Kapeluszu. To matka była, no. A w ogródku teraz jest ojciec. A nie, no to ja już trzecią osobę będę. Okej. Dwa zombie. Trzy, jeśli licząc twoją siostrę leżącą na ziemi. A, no to jesteś w tym samym miejscu, co ja. Aha. Lepiej przejdzie ci się będzie. Dobra. Dobra. O, strzelają we mnie. Dwa naraz zabiłam. Wszyscy nie żyją, smuteczek, nic to. Wkrótce do nich dołączysz. Każdy zombie z lasu usłyszało wystrzał i idą teraz w twoim kierunku. A był dziś odcinek o tym The Walking Dead, tak. Jak strzelali w Aleksandrii. Dobrze, uciekamy. O, nie bierz, okej, dobra. Na lewy alt, żeby sprintem biec. Dobra. Wzięłaś wszystko z szafy, czy po prostu ja tak kliknęłam? Ja się ubrałam w to, co mnie ochroni. Prawy mi się taka. Ubierałam.
Ostatnia porada. Jeśli ugryziecie zombie lub spodziewasz się ugryzienia, wciśnij Q, aby zażyć Coś mi z tymi idiotami wchodzi, nie wiem. Antidiotum. Dobra, wciśnij Q. Tylko żartowaliśmy, nie ma żadnej nadziei, antidotum nie istnieje. Życzymy dobrej zabawy, trolle. A już miałam mówić, cóż za innowacja. Dobra. Ile dam radę, tyle zabiję. Nie, co mam tutaj odziać? Jezu. Amelia, oszalejesz na końcu. Nie żyjesz. Głos też taki fajny. O matko. Udało ci się przeżyć 13 minut 19 sekund. Zabito 6 zombie. Rodzaj rozgrywki samouczek. Nie najecie się mną za dużo. Dobrze, poczekamy aż Melia skończy i wtedy założymy serwer i będziemy próbować. Także chwilowo zatrzymuję nagranie. Wróciłyśmy, dowiedziałam się, żeby założyć serwer, znaczy, że ja muszę założyć serwer, stworzyć postać i dopiero później Amelia dołączy. Więc zobaczymy, kim będę. Tak, strażakiem, policjantem, strażnikiem leśnym. O matko, dużo mogę być. Ja będę lekarzem. Dobrze. Możesz być lekarzem. Tak. I mam 2 punkty na... na różne cechy. Kurs szybkiego czytania. Szybki kierowca. Kocie oczy. Lepiej widzi w nocy. Dietetyk. O, to już za dużo. To ja małe sobie mogę kupić te. Dobra, sztuka przetrwania. Może być. Nie poddaje się trudnym warunkom. Czy coś bym tu chciała robić? Nie, pójdźmy tak. Nie dawajmy sobie ujemnych tech. Dalej. Jestem kobietą. Nazwiemy ją Alina Potęga. Dlaczego? Nikt tego nie wie. Amelia też na pewno nie. Kolor być na rzeczy. Kolor skóry taki. Płaski czubek. O matko. Taka nazwa koloru? Płaski czubek? Czy... Nie, to jest rodzaj włosu. Warkoczyki, wygolone boki. Z grzywką. Ze uszami. Dobra, niech będą ze uszami, nie szukajmy. Nie no, zrób sobie ładnego Simsa. No to ładnie wygląda. Jak umierać, to ładnie. Kilkudniowy zarost? Myślę, że nie. Czapka. Maseczka lekarska zielona. Kapelusz. Daszek. Nie ma czapki, znajdzie sobie jakąś. Okulary też nie. Bezrękawnik. Robię sobie ładną. Gdzie ten bezrękawnik? Nie widzę go. Koszula elegancka. Pewnie, że. Ale czerwoną zróbmy. Spodnie eleganckie, koszulka crop top, nie mam takiej. Spódnica, nie, niech ją nie gryzą od razu. No właśnie, muszę się pochwalić, że podczas samouczka zabiłam o jednego zombiaka więcej od Justyny. I przeżyłam 16 minut i 40 sekund, Justyna przeżyła ile? 13. Widać, że... To już jest krawat, to już... Pani będzie mieć krawat, moja. To jest, już widać, kto ogląda te wszystkie seriale. Dobra. Ja już klikam graj i teraz będę musiała cię... Wczytywanie hord zombie się pokazało. Nice. Aha, to samo mi pokazują, że nie ma nadziei na ratunek. I teraz ja... Ja wszystko już wiem, przecież nie musicie mi to pokazywać. Alina Potęga, teraz... Escape, zaproś znajomych. O. Zaproś. Zaprosiłam cię teraz. Pozwól. Okay. Aha. Zaproś. Tylko to mi się pokazało na tym... Na czacie pewnie tam. Mhm.
To szukaj. To czekajcie. Zobaczymy, czy się szybko uda. Czy to jednak nie będzie takie łatwe. Albo zatrzymam. Po kilku problemach z serwerem udało się. Przekopiowałam się do Amelii, znaczy przeteleportowałam. Amelia postawiła na fryzurę, która się nazywała... Zaczesane i puszyste. No więc jak widzicie, jest zaczesana i puszysta. Jest strażakiem, także jesteśmy dla społeczeństwa dobrze. Nie ma nic w lodówce. Wszystko już zabrałaś? Tak. Zrób mi coś do jedzenia, mogłam coś zabrać. Mogę to zrobić jakoś? Nie wiem, kombinuj coś. Mogę z tobą handlować. Nie chcę handlować, chcę coś do jedzenia, bo mi piszą, że mi burczy w brzuchu, robi się nudno i chce mi się pić. Jezus! Justyna. Co? Chodzi tutaj? Gdzie? O, tu jest dużo rzeczy. Weź. O, zjem krakersy. Weź. Co ty zjadać? Ja jem teraz sobie, no. Okej. Okay. Czekoladę zjadłam. Mogę trafić. I wezmę czekoladę. Oh no. Dobra. Oj, nie tak. Teraz tutaj ja szafki sprawdzam jeszcze. Patel nie daj. O. Tu jest. Tak, tak, bo ja tam akurat tylko zobaczę. O, patel. Nie wiem co. Krzysztof, co ci się przyśniło? Nie miałeś kiedy. Jeżeli nie słyszeliście, to właśnie kotu się coś przyśniło, spał w pudełku i wyskoczył. Ja mam dosyć. Przygrzeb zombie. Czy ty masz czym bić? Masz patelnię. Mam patelnię. Dobra. O, czekaj, puszka ananasa, to wszystko trzeba wziąć. Nie wiem, będziemy tu wracać, czy nie? Nie wiem, wszystko biorę. Puszkę karmy, straszyłaś się? Nie widziałaś, jak on był na wysokości kanapy. Proszę, biedny kot. Dobra, mamy telewizor. O, tam jest za oknem zombiak. To na razie nic z nim nie robimy. Chodź, Bogo. Gdzie teraz? Poziom głośności. Włącz kanał. Live and Living TV. Może coś mądrego. Nie wiem. Włącz. Aż na górę możemy iść. Włącz kanał. Przeszukaj to około. Idź. Nie no. Ja chcę tu sobie usiąść. No to tutaj ciebie. Musisz mi się odsunąć. Idź. Aha, to nie tak. To ja nie mogę? A jakbym ci kazała oglądać? Czemu nie może oglądać? No bo opcje urządzenia. Dlatego, że już nie działa telewizor. Czemu? No bo są zombiaki? Nie no, włącz kanał. No, ale przeważnie jest tak, że... Aha, że nie działa. Że nie działa, bo są apokalipsy, nie? No nic, nieważne, nie umiem. Książki trzeba czytać. Dobra, na razie chodźmy gdzieś. Nie jest łatwo. Idę zobaczyć, co jest na górze. Tu można coś kraftować. Gdzie? Tam po lewej masz pod znaczkiem serca. Deskę można robić, parasol. Naboje, różne cuda. Sałaty. Jesteś na górze, czy jesteś gdzieś, w ścianie? Gdzieś sobie stoję po prostu. Czyli w ścianie jesteś. Teraz jestem na górze. Będę zaglądać do każdego pokoju. Co tu jest? Długopisy. A mi się robi się nudno. Zajmij się czymś, bo poszukaj rozrywki. Wchodzę po kolei do pokojów. Trochę się boję. Spodnie sportowe. Czy to mi coś da? Nie. Spodnie te... Nic. Siema. Tu coś bzyczy. A to są chyba... O! Ty jesteś dobrze ubrana, nie? No. Myślę, że tak.
Kamizelka myśliwska. O. No, chciałam to ubrać. Włóż. Ale w półkach jest. Tutaj może to. Nie, znów wzięłam zamiast się ubrać. W tym razie chyba nam się to nie przyda. Ja nie wiem, co nam się może przydać. Nie włóż. Pierwaś to włożyła. Na siebie, okej. Okay. A tu książka. Powiedztwo. Bo wodę mamy. A masz butelkę? Mam czerwony kubek i biały kubek, ale nie wiem, jak ci go dać. To handel musisz na mnie kliknąć i handel. Jakoś mi tu coś podaj. Czynnik handlu. Zatwierdź ofertę, już dam. Fajnie, ale... Musisz przerzucić chyba jakoś. Jak to wejść? No to, żeby być... No to ekwipunek tam na górę najeżdżasz i po prostu... Gdzie? No tu na górę. No i tam przerzucasz po prostu. A czemu zamknęłaś menu handlu? Dobra. Jeszcze raz. Jezus Maria, skomplikowana jest ta gra. Będzie ciężko się w nią nie nauczyć grać. Czekaj, bo mam kółko na klucze. Gdzie mam ten swój ekwipunek? Tutaj. Dobra. Nie wiem, no ja jak tu na górę najeżdżam na ten pasek. Zatwierdź ofertę. Też musisz zatwierdzić ofertę. Zaakceptuj wymianę. Dzięki. Czerwony kubek. A można pić też z kranu. Napiłam się. Mogę pić? Przeszukaj tę okolicę. Mhm. Co to jest? A to poradnik mi się po prostu... Szukaj wszystko. Tryb zbieractwa. No to już chyba szybko pozbierałyśmy. Żywność normalna, zwierzęta normalna, kamienie mało. O Boże, zombie jak Justyna. Gdzie? I w las, na dół. Gdzie? Chyba. Jesteś na dole? Czy gdzie? O Boże, Nie ma czego. Majtki, pasek. Weźmy sobie parasolkę na wszelki wypadek. O, kurtka skórzana sobie ubiorę. Bo jest... Chyba jestem głodna. Dobra. Ja jestem już dobrze zabezpieczona. Fajnie ci. Masz, dam ci kurtkę skórzaną. Już niedługo ona je. Koszula, kurtka skórzana. Proszę. A jak ją tu dałaś? Przerzuciłam z tego. A, ja mam założoną kurtkę skórzaną. Przestań używać. No nie, no jak masz... No, ale ja jestem bardzo ubrana. Aha. Tylko... O tu. I teraz tu. Ej, a gdzie jest w ogóle? Dobra, zatwierdź ofertę. Nie wiem, a w sumie faktycznie musimy może znaleźć zegarek. Dobra, no, idziemy. Ja tylko się, mogę się ubrać. Możesz. Czy właśnie się ściemniło? No tak. Jest noc. Maria, dobijają nam się do drzwi. Słyszę właśnie. Stanę tu. Już. Fajnie, że mnie zostawiasz tutaj. No to stanę tu i ty prawym sobie już namierzaj. O matko. To jest... A czym mam bić? Gdzie mi się biło? Nie no pamiętam. Prawym przyciskiem myszy namierzasz, a lewym pierzesz. Ja mamy tak czekać? Nie wiem. Ja muszę wracać z pacjentami, bo mi się na nie podoba. Nie odzieraj w grudni. Jedzą mnie. Ej, czemu nie mogę? Ja, mnie już nie ma. A ja nie mogę w ogóle bić. Bo chyba cię jedzą. Chyba jesteśmy zombie. 5 godzin. Dobrze. 9 godzin. Bo...
a w grze, znaczy na nagraniu całe 10 minut, więc nowa postać robimy w tym samym miejscu. Dalej będę lekarzem. Chyba musimy coś Ja będę bez roboty. Dam tą całą cechę, dajmy. Ej, ale to jest dziwne, bo ja na nich celowałam i klikałam lewym. Ona nic nie robiła. No moja coś ich odpychała, chyba za blisko byli, ja nie wiem. Alina Potęga, jeszcze raz zrobimy Alinę Potęgę i sobie ją zapiszę. Można zapisać tam postać na dole. Okej. Okay. Może jak ona będzie wyglądać groźniej, to będzie lepsza. A nie, co myślisz? Kolczasty i Rokes. Bardzo dobrze. Nice. Tu ładnie ja też wyglądasz. Znaczy moje włosy robiły wrażenie. Tak. Dlatego tak dużo tych zombieków. Ja już jestem gotowa, żeby za długo nie przedłużać. Czekaj. Więc poczekam na ciebie. A niech będzie mulet, może? Modny? Kogoś laptop odlatuje. No, czyjś odleciał, ale... Dobra, ja tu to przeszukuję, zanim ty przyjdziesz. Nóż do chleba. Ja już się w to... Masz nóż do chleba? Tak, się ja nie pokazam. Mogłam tego znaleźć właśnie, bo ja tylko znalazłam patelnię, no i wiele to nie dało. No na patelni... O, deska do krojenia, wałek do ciasta, czajnik. O, widzę już zombiaki. Weź, zamontuj plecy. O nie, jesteśmy chyba znowu w innym... Wałek do ciasta? Czemu mi się dobija już ten? A, ty już tu jesteś? Tak. Teleportuj do ciebie. Do ciebie, czyli do mnie. O. Jesteś u mnie? Jestem. A dobra. Nie, tam miałam tasaka. Ja muszę wyjść, muszę iść go rozwalić. Kurde, okay. To jest kuku. Bo nam znów przez oko... Ratunku! Co mam robić? Walnij go, uciekaj! No. Już chyba cię zjadło. No, a czemu nie giniesz głupie? No bo prawy musisz trzymać. Ile mamy tu siekać? Głowę. O Jezu, skąd to się tu wzięło? Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Jezu, ile... Jak wy jesteście wytrzymali? Poszedł. Poszedł mi z tym jeden, z drugim. Dobrze, idzie. Głowę musisz mu rozwalić. Leżysz. Dawaj następny. Czegoś nie tu pałęta. A głowy tu nie... O, padłam. Czemu umarłam? Nie, stoisz znów. Poszło. Bo jestem zombiakiem już się. Okej. Okay. Uważaj. Wszystko jasne, spacer. Ratunku. Nie ratunku. Czekaj, nową postać, ale nie na to. Zrób nową postać za ten czas. Tak, wyrwij trawę. Kurde. Weźcie z tym. Ja wracam do domu. Jak tu przeżyć w tej grze? Wysiekałam wszystkich. Jakieś strasznie... Dobijają mi się teraz do drzwi. Mhm. Strasznie szybko te zombiaki w ogóle się pokazują. Jakby nie ma czasu za bardzo chyba, żeby się... Może trzeba, wiesz... Jezu, jak się dowala tam. Mhm. A ty już jesteś? Nie jeszcze. Chyba się wbił. Chyba wleźli. Wlazłam ja, widzę. Jesteś? To cię znaczy wlazłam, w sensie jako zombiak. Aha, to jeszcze nie zrobiłaś? Już się robi. Czekaj, oni wleźli. Dobra, tu. Możesz mnie przenieść. Dobra, ktoś. Chodź. No chcę. Siema. Znajdź sobie jakąś tą deskę do krojenia. Może być deska do krojenia. Chodźmy szybko jakieś ubranie na górę ubrać. Gdzie ty masz górę? Jak ja mam iść na górę? Tam była góra. Jesteś na górze? Jestem już, no. Szukam ubrania, ale nie widać. O Boże, to ty, wystraszyłam się. To ja. O Boże. Kurtkę sobie ubiorę.
Jak to będzie, to mi zabierzesz ją? Kurtkę ja zabieram. Poszukamy ci coś innego. W drugiej części szafy masz kurtkę skórzaną. Dobra, mam. Założyłam koszulę, majtki. Przepychacz, tabletki przeciwbólowe weź, witaminy. Czekaj, bo ja nie wiem, czy ja mam... O, źródło materiału na bandaże. Czy ja mam przepychać? Możesz przepychaczem, właśnie go zabrałam. O, plaster weź. Dużo jest przepychaczy. Czekaj, czyli jak wezmę ręcznik, to mogę zrobić zasłony i powiesić tam na dole. Ej, ale ja nie wiem w ogóle, bo ja niby mam, no to... ale nie mam tej deski. No to weź sobie daj i żebyś wyposażyła jako... No to ja mam ją wyposażoną, wyposaż jako dodatkowy, a ta... Jako główny musisz wyposażyć. Zamknęłyśmy się w łazience. Można zasłonić zasłony. Nie otwierać okno. Zasłonić zasłonę. Zasłoń zasłony trzeba, bo wtedy nas nie widzą, tak? Ojejku. Dobra, okay. I da się od razu rozprawić. Ale ja nie mam bicia. No to nie idź tam, żeby ci nie zjadł. Może być. Ej, czekaj. Szczoteczka do zębów? No nie będę szczoteczką. Okej, okay, coś ci dam. Handluj. Kawałek do ciasta. Może być. Połóż przedmiot. Nie. Kurde, jak... Zdrowia się chyba domijają. Strasznie to trudne. Zamykasz. Połóż przedmiot. Położyłam na podłodze. Weź. Okay. Ubierzę go sobie. Jak ja mam go chwycić? Tego nie wiem. Pewnie prawym. Weź. No. Kawałek do ciasta. Kurde, czemu? Dobra, i chcę to założyć. Załóż, bo musimy... Nie wiem, czy się dobijają, bo tu nie widać. Okej, okay, wyposaż jako główne. Dobra, otwieram. Dobra. O, nie ma tu nikogo. Na dole pewnie łażą. Cek, hucni. Może gdzieś tu są. Czujesz się jak Rick? Jakbym była jak Rick, to wiesz, jakbym naparzała ich. Tam ktoś chodzi na dole, czekaj. No chodzi, lezi, łazi. Można tu zawieść prześcieradło, ale tutaj na górze chyba nie ma... Leźli, słyszałam. Czekaj. To znów nie te przyciski naciskam. Może będą pojedynczo włazić. To cofnij się, będziemy ich wpuszczać. Jesteśmy takie odważne. Zamykają się w łazience. A jest, nie jesteś głodna? Nie wiem. Po prawej masz te ikonki na nie, górze. Nie, nie wyświetla mi się nic. No to nie jesteś. Dobra. Jeżeli chyba wolałabym patrzeć, czy oni wchodzą. Może zejdziemy na dół. Jezus, nie. Ja pójdę. Nic ty. Są tu. Ile? Dwa na pewno. Dobra. Jeden bije w drzwi, nie wiedzieć dlaczego tu, o. Chodź, zajdę ich od tyłu może. Ale patrz, ile ich tam jest! Od razu go zabiję. Idą tu. Gdzie? Idą! Gdzie ty jesteś? Tu. Idzie drugi, bierz drugiego! To ty! To bije. Nie ma! Z tyłu, z tyłu, z tyłu! Czekaj, czekaj! Odsuń, odsuń się od niej. Nie mam broni! Ja też! Nie mam broni! Ja mam, Bałek! Uciekam! Muszę się w coś wyposażyć, czekaj! Ktoś lezie za tobą! To trudno, może zdążę za ten czas kogoś coś ubrać. Czekaj, idę za tobą! Czekaj, mam coś? Nóż do chleba! Chodź, zabiję go! Nie mogę tego ubrać! Zabiję go! Przepychacz! Pewnie krzyczymy jak głupie, ale... Dobra. Patrz, jak... Działaś, jak się bije przepychaczem. Dobrze. Dziś? Czy napisałaś hej na czacie? Ja napisałam hej na czacie. Nie mam pojęcia, jak to zrobiłam, ale się... Ale kiedy będzie dzień? Czekaj, muszę zasłonić okna czymś. Ja z tą muzyką mi wcale nie poprawia humoru. Zamieść prześcieradło.
Zawiesiłam prześcieradło. Czekaj, a tu są drzwi otwarte? Tak. Nie mam jak. Jak mogę zamknąć drzwi? Może wywaliły. O. Musisz zamknąć. Tu wywaliły, tu też. O nie, musimy iść do innego domu. O no. Czekaj, może możemy zerwać. Daj mi zasłony. Podejmuj te zasłony wszystkie. Idziemy do innego domu. Może do lesa. Bo coś mi serduszko bije. Daj mi zasłony. Tam się... Zranienie, krwawienie. Masz bandaż? Nie, chyba. Przejść na górę. Znalazłaś coś na górze? To ja. Kurde, czekaj, bo ja jak zwykle. Zdejmij zasłony. Ja zbieram rzeczy. Okay. Gotowanie tom drugi wezmę. Można książką też bić jak coś. Perfumy, szczoteczka do zębów na pewno mi się bardzo przyda. Weź szczoteczkę, może można bić nią. Okej. Okay, gazeta, książka. Szminka, mydło, przepychacz razy trzy. Weź wszystko. Wszystko się przyda. Ja biorę książki, bo musimy też czytać, ale nie wiem kiedy to robić, jak ciągle wchodzą zombie. Niewielkie krwawienie wymaga zabandażowania, lekki ból, czuję lekki ból. Czekaj, ja się dowiem jak... O, podrzyj ubranie. Napijesz. Jak się robi medyczne zdrowie. Paciki, wyczyść bandaż. A ten dom co w poprzednim byłeś? A jak zrobić bandaż? Czemu się tak dziwnie zrobiło? Na dworze? Jak? To chyba dzień się robi? Dobra, ja robię podrzyj ubranie. Chyba dzień się robi. Tak mi się wydaje. Nie chcę gazety. Panie. Gotowanie. Jejku, tu można robić jakieś cuda. A ja nie umiem zrobić bandaża. Dobra, nie wiem jak się robi bandaż. Chciałam ci zrobić, ale... Okej. Okay. Co teraz tu? Dyskomfort. Coś mi jest. Co ci jest? Dobra. Maczeta, nie mam takich. O, zdezynfekuj kawałek materiału. Podnieś zwłoki. I co teraz? Jak mam zrobić bandaż? Teraz, czy jak mam ten kawałek materiału, to mogę ci dać, żebyś sobie na przykład się podleczyła? A całe moje menu mi zniknęło. Tu jest, okej. Okay. O, mam zaimprowizowany... Gdzie jesteś? Tu. Teraz diagnoza medyczna ci zrobię. Zobacz, czy cię coś podleczę. Teraz... O. Kawałek materiału. O, jesteś zabandażowana. Jest. Trochę za dużo niosę. Chce mi się pić i burczy mi w brzuchu. Wyczyść wszystko. Czyszczę wszystko. Weź tam poczyść, popij wody. Nalej się w co tylko możesz. To może być z kibla. Skąd piwa? Wyczyść siebie. Wszystko. To ja nie musiałam... Wszystko wyczyściłam. Pi. Pi. Ale strasznie długo się myjesz. A. Trzeba to... Dobra. Wszystko jest, zabrałaś, tak? Z szafek. Wydaje, jestem przeciążona, jestem głodna. Zjem krakersy. No widać, jak jem. Czuję lekki ból. Panie Jezu. No co, przecież... czy ja mogę jeszcze czymś bić? Biały kubek. A, znów nie ten przycisk. Napełnij biały kubek, żebym miała na drogę.
I rano trzeba będzie ruszać. Coś bym sobie na plecy wzięła, ale nie ma co. Ile masz tych przepychaczy? Daj mi jeden, dam sobie na plecy. I ty też sobie daj na plecy. Coś go połóż na podłogę, albo mi daj. Zamontuj lewy pasek. O, spacją się odpycha. Tylko dwa wyrzuciłam chyba. A gdzie wyrzuciłaś? Gdzieś go wyrzuciłam. O, tu jest. Przy kiblu, tam gdzie powinien być. Weź przepychacz. A czemu masz dwa? A zamontowałaś sobie coś na plecach? Mam na lewym pasku. Dobra, może być na lewym pasku. Jako dodatkowy. O, patrz, mam dwa przepychacze w rękach. Nice. O, też sobie wezmę. Nazwał mnie mi przepychacz. Dobra, chodź. Idziemy, skradam. Dzień zrobił. Nie jeszcze, ale zejdźmy na dół, jakby tam ktoś był. Nie powinno już chyba nikogo być. Czemu jest tak? A, bo ja nie. Chyba musimy poczekać. Nie wiem, czy powinnam nosić tak dużo rzeczy, ale nie wiem, z czego mogę zrezygnować. Na pewno wszystko zabrałaś. My talerze nam... Czekaj, chyba... tu się świeci. Czajnik. Patrz, puszki brzoskwin, nie wzięłyśmy i solonej wołowiny. Jesteś przeciążona, czy nie? Pewnie wydaje mi się. No tam ikonkę tam, oj. O, ale burczy mi trochę, więc... To weź sobie jogurt z lodówki zjedz. Wszystko chrupie w tej grze. Jogurt też chrupie? Czereśnie, obojętnie. A tutaj nie patrzyłyśmy do tej szafki, co tu jest. Bo ja wybiegałam. Ręczniki 3, bezrękawnik, skarpety. To sobie możesz pozabierać te niektóre rzeczy. To ty? Gdzieś tak. Ty poszło? Pozabierałaś wszystko? Wydaje mi się, że tak. No nie, tutaj spod kranu są puszka brzoskwin jest i połowina. Biar pani. T-shirty bezrękawnik. A tam można kliknąć weź wszystko, teraz widzę. Jest, tak, gdzieś było. Już, o, tu na górze, ja ślepa jestem. Czajnik nam się przyda? A weź, jak cię nie przeciąży. Może też można bić czajnikiem. Może. Otwierasz to konserw, puszka brzoskim. Puszka. Weź wszystko, kliknij. Dobra. Czekaj, teraz... Czekamy na ranek? Lekkie przeciążenie, teraz ja mam. No już trudno, trzeba coś zjeść, bo jestem głodna. Muszę wywalić coś jednak. No to zjedz. O nie, mam mało jedzenia. Mam ręczniki 3. No to się przyda na zakrycie domu. T-shirty 3. A skąd mam wiedzieć, jak bardzo głodna jestem? Może jakieś... kolczasty materiał... nóż do chleba. Ulubiona broń. No jak nie mogę jej ubrać? O, pani już umie się lepiej bić. Bez rękawnik pani założyłam. Mhm. Ale ją boli. Nie wiem, na co lusterko może się przydać. Może coś ze szkłem albo coś. No czajnik jest najcięższy. No to wyrzuć. Cięższy. A i prześcieradło. No prześcieradło musimy... Ale chciałabym wiedzieć, jak bardzo głodna jestem. Co to? Co to? Co? Coś kliknęłam dziwnego. Dobra, wyłączyłam to. Wiecie, jest taka mgła? Nie wiem. Ale jest ciemno, musimy poczekać do rana. Chciałabym wiedzieć, która jest godzina. Kiedy będzie rano? Mam tylko masło orzechowe. Masz coś do jedzenia? Ja może jest rano, tylko po prostu nam się wydaje, że nie jest rano. Nie no, wyszłam na pole, było ciemno. Na dwór. Może być i na dwór. Patrz, jak jest ciemno. Nic nie widać. Ja mam coś do jedzenia. Idę do domu. Już ci mówię. Może mogę usiąść. Idź. Nie mogę rozmawiać. No mam puszkę brzoskwiń i puszkę solonej wołowiny. I tyle? Mhm. O Jezu, widzę zombiaka już się. Gdzie? Gdzie jest? Tam. Gdzie? Na ulicy. Ja go nie widzę.
Albo muszę może odsunąć. A tam stoją, patrz ile ich jest. Nie widzę. Musisz się oddalić. Jest. Tam jest latarnia. Jest. To my nie pójdziemy na ulicę. Nie pójdziemy. Mogę jakoś sprawdzić, czy te zombie coś ze sobą nie noszą? Chyba nie. Chyba nie, też chciałam je sprawdzić. Jeszcze sprawdzę, czy na pewno wszystko wzięłyśmy. No czajnik, to czajnik. Mogę tylko podnieść zwłoki. To jest godzina. A może my możemy iść spać? To nie jest chyba najbezpieczniejsza rzecz. No. Sprawdzić nie zaszkodzi. Nie, chyba tylko mogę rozmontować. Mhm. To jak mam zmęczenie? Może E muszę kliknąć? Nie. O, ta okno otworzyłam, super. Już nie otwieraj okien. Nie działa. Dobra, będę czytać książkę. Czytaj. Bo jej nudno. Okej. Okay. Czytam. Nice. Ej, ale co? Przeczytałam i... tyle. O, cześć. Co robisz? Nie wiem, bo nie wiem, która jest godzina. Nie wiem, co się za bardzo dzieje na tym dworzu. Moja postać się nudzi. No, przeczytaj sobie coś. Gazeta jest na tutaj półce. Ja idę C. Wytłukłyśmy większość tych. Opcje urządzenia. Nie, nie będziemy oglądać telewizora, bo przyjdą zombie. No nie. No może by nam godzinę podali. Zombie? Mm. Nie wiem, czy zombie ci poda godzinę. O, można świecić światło, ale ciekawe, czy nie przyciągnę zombie wtedy. No, przyciągasz, myślę. To ty? Tak. To ty. Idziemy gdzieś? Będziemy tak czekać? No nie wiem, no miałyśmy poczekać na rano. Ale rano jakoś najpierw szybko przychodziło, a później nagle... Nie. Jakieś informacje może? Cechy, sztuka przetrwania, nóż do chleba, lekarz. Tam sobie stoi. Gimnastyka. O, można ćwiczyć. Ok. Przysiady będę robić. Teraz chyba robię. Tak, coś tam robisz. No. Musisz wejść w ten, w serduszko, czyli H. I też poćwiczyć. I tam masz w zdrowie, gimnastyka. I robić przysiady. No chyba... Już? Tak, muszę się napić. Ok. To idziemy pić. Ej, gdzie to jest? Idzie. Na pełni biały kubek. Ja już się napiłam. Czy mogłoby się zrobić poranek? Czy może mi ktoś powiedzieć, która jest godzina? Po co zaznaczałyśmy godzinę, jak nie wiemy, która jest? Bo sobie wybrałyśmy, że chcemy w trybie... Ała, Krzysiek, mógłbyś nie drapać mi skarpety? Pomylił się. O. Ej, a czemu nie mam tych... Czego? ...założonych... ...przepychaczy? Nie wiem. Chyba głodna jestem. Ja też. Ej, też nie mam. Pewnie przy tym, przy ćwiczeniach się... Już nie wiem, no. Dobra. Jemy i idziemy.
A, bo nóż do chleba jest zepsuty, to wyrzućmy go. A, bo to ja nim najpierw walczyłam. Dobra, już pamiętam. Zjedz jedną czwartą zjemy masła orzechowego. Okej. Wystarczy? Ja szukam puszki. Nie. Zjedz jedną czwartą dalej. Jak będę jadła jedną Aha, czwartą... fajnie. Co? Otwórz puszkę, dobra. No masz przecież otwieracz. Na szczęście. Chyba się robi jaśniej. Nie wiem, co ma. Tak wygląda mi na to. A może, no. Więc chodź się szykować do wyjścia. Czyli? Czyli po prostu wychodzimy. A ja zerknę na mapę jeszcze. Która niewiele mi mówi, ale można sobie tu zaznaczyć jakieś, widzę te apteki i tak dalej. I co? No i idziemy. Tu robiłyśmy tą sieczkę, tak? Tak. Pierwszą. Tam jest ulica. Tu jest jakiś tasak? Tak, bo możliwe to jest ten tasak, co... Co mnie... No wiem. Co mnie. Idziemy w dół? No bo chcę zobaczyć, czy coś jest, ale chyba nie. Grill. Można coś zrobić z grillem? Nic nie ma w środku. Gdzie jesteś tu? Się lepiej nie oddalej ode mnie. Jedna powinna iść. Oj, nie biegaj, jeźdźka. Nie, nie, nie. O, to jest koniec mapy, na to wychodzi. No, bo koniec tego. Jezu, pod drzewem jest ciemno. Jak pod drzewem jest ciemno? Jak wejdziesz w drzewo. A, ogranicza się widoczność. Tak. Tu jest płot. Płot. Okay. Gdzie by tu teraz iść? I sobie zerknę, ile nagrywam. Już 37 minut, to zatrzymam. Także dziękuję wam bardzo i za chwilkę od razu drugi odcinek. Pa, pa. A. Dajcie znać, jak wam się podoba nasze nieogarstwo. Bardzo.